120 miejsc w Polsce, które warto zobaczyć. Mierzeja Helska, wąski obszar lądu o długości 35 km, powstała wskutek działalności silnych wiatrów oraz prądów morskich. Ruchome Wydmy, znajdują się na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łebsko. Pod wpływem wiatru wydmy przemieszczają się o kilka metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. Cypel Rewski, piaszczysty skrawek lądu o szerokości zaledwie kilku metrów, ostro wcinający się w wody Zatoki Puckiej. Kaszuby, malowniczy region w północnej Polsce, znany z nadmorskich krajobrazów oraz unikalnej kultury. Znajdziemy tutaj piękne wybrzeże, lasy, jeziora i regionalną architekturę. Nabrzeże Pomorskie w Gdyni, najczęściej odwiedzana część skweru Kościuszki. Cumują tutaj m.in. okręt Muzeum ORP Błyskawica oraz żaglowiec Dar Pomorza. Molo w Sopocie, najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim. Ma około pół kilometra długości i oferuje piękne widoki na morze. Długie Pobrzeże, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Gdańsku, które ciągnie się wzdłuż brzegu rzeki Motławy. Otoczone jest pięknymi kamienicami, w których znajdują się kawiarnie, restauracje i sklepiki. Długi Targ, reprezentacyjny plac w Gdańsku, pełniący funkcję rynku, zlokalizowany na głównym mieście. Jest przedłużeniem ulicy Długiej, z którą tworzy tak zwaną Drogę Królewską. Żuławy Wiślane, równinny teren opadający coraz niżej w miarę zbliżania się do Zalewu Wiślanego. Około 1/4 obszaru Żuław stanowią tereny położone poniżej poziomu morza, dlatego są czasem nazywane Małą Holandią. Zamek w Malborku. Największy ceglany zamek na świecie, zbudowany przez Zakon Krzyżacki. Wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kanał Elbląski. Umożliwia przemieszczanie się statków między jeziorami. Znany jest z systemu śluz, które są obsługiwane ręcznie, co czyni go jednym z najciekawszych miejsc w tej części Polski. Elbląg. Najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Fromborg. Urokliwe miasto położone nad Zalewem Wiślanym, w którym pracował Mikołaj Kopernik. We Fromborku znajduje się katedra, obserwatorium astronomiczne i wiele innych zabytków. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Największe skupisko jezior w Polsce. To raj dla miłośników żeglowania, wędkarstwa i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Mosty w Stańczykach. Zabytkowe podwójne mosty kolejowe w Stańczykach z początku XX wieku, wzniesione nad rzeką Błędzianką. Mosty te należą do najwyższych w Polsce. Wigierski Park Narodowy. Jeden z największych parków narodowych w Polsce. Jest pełen jezior, terenów bagiennych i lasów. Kanał Augustowski. Łączy dopływy Wisły z Bałtykiem. Na swojej długości pokonuje różnicę poziomów wód o wysokości ponad 54 metrów dzięki licznym śluzom. Biebrzański Park Narodowy. Największy park narodowy w Polsce. Jest to jeden z najważniejszych obszarów bagiennych w Europie, a także kluczowe miejsce na mapie światowej ornitologii. Tykocin. Pięknie zachowane niewielkie miasto i perła baroku, które leży w województwie podlaskim. Znany jest przede wszystkim z dobrze zachowanego układu urbanistycznego. Pałac Branickich w Białymstoku. Późnobarokowa budowla, która nazywana jest Wersalem Podlasia lub Polskim Wersalem. Obok pałacu znajdują się wspaniałe ogrody. Supraśl. Urokliwa miejscowość znana przede wszystkim z monastyru prawosławnego. Otaczają ją lasy Puszczy Knyszyńskiej, które są idealnym miejscem dla miłośników natury. Kraina Otwartych Okiennic. Malowniczy obszar położony na Podlasiu, wyznaczony nurtem rzeki Narew. Znany jest z tradycyjnych drewnianych domów z dekoracyjnymi okiennicami. Skit w Odrynkach. Prawosławna pustelnia dla mnichów, położona w dzikiej głuszy, wokół rozległych łąk i rozlewisk Narwi. Święta Góra Grabarka – najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Nazywana jest Górą Krzyży, bo znajdują się tu dziesiątki tysięcy drewnianych krzyży wotywnych. Puszcza Białowieska – największy i najstarszy las pierwotny w Europie Środkowej, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska jest domem dla największej populacji wolnożyjących żubrów na świecie. Stare Miasto w Warszawie – historyczna część stolicy Polski, zlokalizowana na lewym brzegu Wisły. To miejsce, gdzie można podziwiać zabytkową architekturę, w tym Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta. Pałac w Wilanowie w Warszawie. Barokowy pałac otoczony pięknym parkiem, znany jako Polski Wersal. To miejsce, gdzie można podziwiać bogatą kolekcję dzieł sztuki, rozległe ogrody i zabytkową architekturę. Pałac Kultury i Nauki.
jeden z najwyższych budynków w Polsce, pełniący funkcje kulturalne, naukowe i wystawiennicze. Oficjalnie był darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Łazienki Królewskie w Warszawie. Zespół parkowo-pałacowy, który był kiedyś letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W sercu Łazienek Królewskich stoi pałac na wyspie. Puszcza Kampinoska. Obszar leśny położony na zachód od Warszawy, który jest jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. To idealne miejsce na spacery, wycieczki rowerowe i obserwowanie natury. Poleski Park Narodowy obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne. To raj dla miłośników ptaków i przyrody. Stare Miasto w Lublinie, malownicza dzielnica pełna zabytkowych kamienic, kościołów i urokliwych uliczek, które zachowały klimat średniowiecznego miasta. Muzeum Wsi Lubelskiej położone jest na terenie Lublina. Prezentuje tradycyjne zabudowania wiejskie z różnych regionów Lubelszczyzny, ukazując życie wiejskie na przestrzeni lat. Kazimierz Dolny, malownicza miejscowość nad Wisłą, która słynie z urokliwego rynku, zabytkowych kamienic i artystycznego klimatu. Nałęczów, miasto uzdrowiskowe, w którym znajduje się park zdrojowy, a także rozlewnia popularnej wody mineralnej Nałęczowianka. Zamek Krzysztopór, majestatyczny zamek położony w ujeździe, który był połączeniem domu z siedzibą obronną. To miejsce z fascynującą historią i tajemniczym klimatem. Sandomierz, miasto położone na siedmiu wzgórzach, którego stare miasto jest kameralne, urocze i pełne pięknych zabytków. Stare Miasto w Zamościu jest przykładem idealnego miasta renesansowego z regularną siatką ulic i zabytkową architekturą. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Roztocze, kraina pagórków, które przecinają doliny wąwozów i szumiących potoków. Znajdują się tu liczne ścieżki turystyczne, a także urokliwe miasteczka i wioski. Zamek w Łańcucie. Imponująca rezydencja arystokratyczna, zbudowana w stylu barokowym. Zamek słynie z przepięknych wnętrz, ogrodów oraz ekspozycji muzealnych prezentujących życie dworskie. Przemyśl. Historyczne miasto na wschodnim krańcu Polski, położone nad Sanem na obu jego brzegach. Należy do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jezioro Solińskie, największe sztuczne jezioro w Polsce. To popularne miejsce rekreacyjne, gdzie można uprawiać sporty wodne i cieszyć się pięknem przyrody. Połonina Wytlińska to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadzkim Parku Narodowym. To idealne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek, które oferuje malownicze widoki. Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczadów, które oferuje wspaniałe widoki na okolice. To popularny cel wycieczek górskich i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Bieszczadach. Tarnów, perła renesansu i przepiękne zabytkowe miasto w województwie małopolskim. Jest to polski biegun ciepła i miejsce pełne zabytków. Zalipie, urokliwa wieś położona w województwie małopolskim, która znana jest ze zwyczaju malowania chat. Ponidzie, malownicza kraina geograficzna, znana z pagórkowatego krajobrazu, pól uprawnych i urokliwych wsi. Czasem nazywana jest polską Toskanią. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Wysoka, najwyższy szczyt Pienin położony na granicy polsko-słowackiej, na którym znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę Pienin i Tatr. Szczawnica, królowa polskich zdrojów i najpopularniejsze uzdrowisko w tej części Polski. Leży na pograniczu Pienin i Beskidów Zachodnich i rozpoczyna się tu wiele popularnych szlaków turystycznych. Przełom Dunajca, przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin na długości około 8 km. Rzeka tworzy tutaj wiele zakoli, a ściany skalne osiągają kilkaset metrów wysokości. Wzdłuż Dunajca biegnie droga pienińska, która idealnie nadaje się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Trzy Korony i Sokolica to dwa najpopularniejsze szczyty w Pieninach. Roztaczają się z nich przepiękne widoki na okoliczne góry i rzekę Dunajec. Jezioro Czorsztyńskie jest jednym z najpiękniej położonych jezior w Polsce. Powstał w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec przez zaporę wodną w Niedzicy. Rysy. Góra zlokalizowana na granicy polsko-słowackiej w Tatrach Wysokich. Ma trzy wierzchołki, z których północno-zachodni jest najwyższym położonym punktem w Polsce. Morskie Oko. Malownicze jezioro położone w Tatrach, otoczone górami. To jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w polskich Tatrach, oferujące piękne widoki i możliwość górskich wędrówek. Dolina Pięciu Stawów Polskich.
malownicza dolina położona w Tatrach w pobliżu Zakopanego. Swoją nazwę zawdzięcza 5 stawom, które położone są na różnych wysokościach. Kasprowy Wierch. Widokowy i łatwo dostępny szczyt w Tatrach, który jest popularny przez cały rok, bo można dostać się na niego kolejką linową. Zimą Kasprowy Wierch przyciąga narciarzy, bo na jego zboczach stworzono kilka tras zjazdowych. Giewont, jeden z najbardziej popularnych szczytów w Tatrach. Na jego szczycie znajduje się metalowy krzyż. Giewont swym kształtem przypomina sylwetkę śpiącego rycerza. Dolina Chocholowska. Największa i najdłuższa dolina w polskich Tatrach. Najpopularniejszym miejscem w dolinie jest Polana Chocholowska, która szczególnie malowniczo wygląda wiosną, gdy kwitną krokusy. Babia Góra. Najwyższy szczyt Beskidu Zachodniego i najwyższy pozatatrzański szczyt w Polsce. Babia Góra inaczej nazywana jest diablakiem, matką niepogód i kapryśnicą ze względu na szybko zmieniające się warunki atmosferyczne. Landskorona. Niewielka, urokliwa wieś położona na zboczach Góry Landskorońskiej niedaleko Krakowa. Słynie z drewnianej zabudowy, uroczych kawiarenek i sielskiego klimatu. Kopalnia soli w Wieliczce to ponad 2000 komór i prawie 250 km chodników, które powstały przez ponad 700 lat eksploatacji złoża soli. Kopalnia w Wieliczce jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stare Miasto w Krakowie. Historyczna część miasta, która jako jedna z pierwszych 12 obiektów na świecie została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najpopularniejszym miejscem na krakowskim Starym Mieście jest rynek główny z Kościołem Mariackim i sukiennicami. Wzgórze Wawelskie jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. Przez wiele wieków to właśnie tutaj mieściła się rezydencja polskich królów. Na Wzgórzu Wawelskim znajduje się Zamek Królewski i Katedra Wawelska. Zalew Zakrzówek w Krakowie znajduje się w nieczynnym już kamieniołomie Wapienia. Obejmuje kompleks basenów, ścieżki piesze i rowerowe i wiele innych atrakcji. Kalwaria Zebrzydowska. Miejsce pielgrzymkowe położone niedaleko Krakowa. Jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ojcowski Park Narodowy. Słynie z ostańców skalnych zbudowanych z wapienia. Przebiega przez niego wiele szlaków turystycznych, a najbardziej charakterystycznym miejscem jest Zamek na Pieskowej Skale. Pustynia Błędowska. Największy w Polsce obszar lotnych piasków, który leży na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Zajmuje powierzchnię około 33 km kwadratowych. Zamek Ogrodzieniec. Jeden z najpiękniej położonych zamków w Polsce, znajdujący się na szlaku Orlich Gniazd, który obejmuje wiele zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nikiszowiec. Zabytkowe osiedle robotnicze w Katowicach, zbudowane dla pracowników pobliskiej kopalni węgla kamiennego, które leży na szlaku zabytków techniki. Prezentuje ciekawy układ przestrzenny. Park Śląski w Chorzowie. Ponad 600 hektarowe zielone płuca aglomeracji górnośląskiej. Na jego terenie znajduje się sporo zieleni, a także planetarium, stadion śląski, wesołe miasteczko, kolej linowa i ogród zoologiczny. Kopalnia Guido w Zabrzu. Nieczynna kopalnia węgla kamiennego udostępniona do zwiedzania, która leży na szlaku zabytków techniki. W czasie zwiedzania można zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca górników. Zespół parkowo-pałacowy w Pławniowicach, na który składa się pałac z kaplicą, zabudowania folwarczne, oficyna ze stajnią i wozownią oraz otaczający pałac park krajobrazowy. Pałac w Pszczynie. Dawna rezydencja magnacka, w której mieszkała m.in. księżna Daisy. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem w stylu angielskim z licznymi alejkami. Graniczne meandry Odry. Cenny przyrodniczo obszar, który leży na brzegach Odry w rejonie Chałupek. W tym miejscu rzeka tworzy malownicze meandry otoczone łąkami i lasami. Auschwitz-Birkenau. Były obóz koncentracyjny założony przez nazistowskie Niemcy. Obecnie to miejsce pamięci i muzeum upamiętniające ofiary Holokaustu. Energylandia. Największy park rozrywki w Polsce. Oferuje ponad 100 atrakcji, w tym liczne rollercoastery i wodne zjeżdżalnie przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Inwald Park. Kompleks 5 tematycznych parków, takich jak Park Miniatur, Dinolandia, Warownia Inwald, Ogród Jana Pawła II oraz Mini Zoo Kucyk. Stare Miasto w Bielsku Białej. Najstarsza część Śródmieścia, położona na tzw. Wzgórzu Miejskim, która zachowała średniowieczny układ urbanistyczny. Na Starym Mieście znajdują się zabytkowe kamienice, Zamek Książąt Sułkowskich oraz Katedra Świętego Mikołaja.
Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, popularny wśród miłośników trekkingu i narciarzy. Ze szczytu roztaczają się piękne widoki na okolice. Ochodzita, szczyt w Beskidzie Śląskim na terenie Koniakowa. Ze szczytu rozpościera się jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozległych widoków w całych Beskidach. Wielka Racza, najwyższy szczyt w Beskidzie Żywieckim, położony na granicy Polski i Słowacji. To popularne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek oraz narciarstwa. Ustroń, miasto uzdrowiskowe położone w Beskidzie Śląskim, otoczone malowniczymi górami i lasami. Słynie przede wszystkim z bogatej oferty sanatoriów, licznych ścieżek spacerowych i rowerowych. Cieszyn, jedno z najstarszych miast w Polsce, położone na granicy polsko-czeskiej nad Olzą. Według legendy zostały założone przez trzech książęcych synów, którzy spotkali się po długiej rozłące i z wielkiej radości założyli miasto. Pałac w Mosznej, bajeczna rezydencja zbudowana na południe od Opola. Ta zabytkowa budowla ma 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek, a to wszystko w otoczeniu przepięknego parku. Opole, jedno z najstarszych miast w Polsce, położone nad Odrą z uroczym rynkiem i Wenecją opolską. Opole nazywane jest stolicą polskiej piosenki, ze względu na organizowany tam coroczny festiwal. Pałac w Kopicach. Z zewnątrz wygląda jak z bajki, ale w środku niestety niszczeje i nie jest udostępniony do zwiedzania. Nazywany jest Pałacem Śląskiego Kopciuszka, a także Pałacem na Wodzie, który przypomina francuskie zamki nad Loarą. Stare Miasto we Wrocławiu. Historyczna część miasta, pełna zabytków i restauracji. Najpopularniejszym miejscem na wrocławskim Starym Mieście jest rynek, otoczony kolorowymi kamienicami, pośrodku którego stoi stary ratusz. Ostrów Tumski we Wrocławiu. Najstarsza zabytkowa część miasta, której historia sięga X wieku. Obecnie ma przede wszystkim charakter sakralny. Najbardziej imponującym budynkiem na Ostrowie Tumskim jest archikatedra świętego Jana Chrzciciela. Afrykarium. Nowoczesny pawilon, który znajduje się we wrocławskim zoo, który poświęcony jest wyłącznie faunie Afryki. Składa się z kompleksu 21 basenów, w których żyje kilka tysięcy ryb, płazów, gadów i ssaków. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce. Obecnie jedna z najciekawszych atrakcji na Dolnym Śląsku, z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Górnictwa i Hutnictwa. Twierdza Srebrna Góra w Górach Sowich. Największa górska twierdza w Europie, która składa się z 6 fortów i kilku bastionów. Dziś twierdza Srebrna Góra to jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska. Góry Stołowe, usytuowane w Sudetach Środkowych piękne pasmo górskie. Góry Stołowe słyną z charakterystycznych form skalnych, w tym zagadkowych labiryntów i formacji o nietypowych kształtach. Podziemne miasto Osówka stanowi najważniejszą i najlepiej zachowaną część projektu Rize, który swoim zasięgiem obejmował korytarze, bunkry i magazyny na terenie całych Gór Sowich. Kościół Pokoju w Świdnicy, największa drewniana barokowa budowla w Europie, wraz z Kościołem Pokoju w Jaworze znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek Książ, majestatyczny zamek na Dolnym Śląsku, jeden z największych w Polsce, znajdujący się w przepięknym otoczeniu Książeńskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce pełne tajemnic i mrocznej przeszłości. Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich. Cztery barwne stawy, które leżą u podnóża Wielkiej Kopy na Dolnym Śląsku. Powstały w miejscu dawnych wyrobisk niemieckich kopalni. Śnieżka, najwyższy szczyt w Karkonoszach i jednocześnie w całych Sudetach. Położona jest na granicy polsko-czeskiej. To popularne miejsce dla miłośników górskich wędrówek i malowniczych widoków. Kościół Wang. Największa atrakcja Karpacza. To nordycka drewniana świątynia zbudowana w XII wieku w Norwegii, która została przeniesiona do Polski. Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie. Najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Składa się z trzech kaskad o łącznej wysokości 27 metrów i spada do przepięknego wąwozu Kamieńczyka. Zamek Czocha, położony w gminie Leśna na Dolnym Śląsku, to jedna z największych atrakcji regionu, usytuowana w zakolu rzeki Kwisy, która kryje wiele mrocznych historii. Park Murzakowski, największy park w stylu angielskim w Polsce, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, leży na granicy Polski i Niemiec po obu stronach Nysy Łużyckiej. Park Narodowy Ujście Warty. Położony jest na zachodzie kraju, w obrębie ujścia Warty, do Odry. To najmłodszy park narodowy w Polsce, który jest ważnym miejscem dla ptaków wodnych i różnorodnej fauny.
Stare Miasto w Szczecinie, historyczna część miasta, na terenie której znajdują się liczne zabytki, takie jak Park imienia Stefana Żeromskiego, Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, czy Wały Chrobrego, czyli zespół tarasów widokowych. Woliński Park Narodowy, położony w centralnej części Wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską a Zalewem Szczecińskim. Obejmuje najpiękniejszy w Polsce odcinek Wybrzeża Klifowego wraz z przybrzeżnym pasem wód morskich oraz bogatą florę i faunę. Świnoujście. Miasto położone na 44 wyspach i wysepkach. Dzięki swojemu położeniu zostało ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej. To także słynna miejscowość wypoczynkowa. Zamek w Kórniku. Zabytkowa rezydencja rodów Górków i Działyńskich. Położona w mieście Kórnik, około 25 km od Poznania. Obok zamku rozciąga się przepiękne arboretum kurnickie. Malta w Poznaniu. Obszar rekreacyjny w Poznaniu, znany ze sztucznego zbiornika wodnego Malta, gdzie odbywają się różnorodne imprezy sportowe i kulturalne. Stare Miasto w Poznaniu. Obejmuje rejon Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku i okolicznych uliczek oraz Placu Wolności i Zamku Cesarskiego. To tu znajdują się najważniejsze zabytki Poznania. Gniezno. Jedno z najstarszych miast w Polsce, pełne historii i zabytków. Jego najpopularniejszą atrakcją jest Katedra Gnieźnieńska, miejsce koronacji pierwszych królów Polski. Stanowisko archeologiczne w Biskupinie. Jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych w Polsce. Osada obronna związana z ludnością kultury łużyckiej prezentuje życie społeczności sprzed tysięcy lat. Zamek w Stobnicy. Pozostający w budowie budynek mieszkalny, imitujący średniowieczny zamek, położony pośrodku Puszczy Noteckiej, na terenie objętym ochroną Natura 2000. Od strony prawnej losy tej budowli ciągle nie są jasne. Mandoria – największy całoroczny park rozrywki, zlokalizowany w miejscowości Żgów. W całości wystylizowany jest na renesansowe miasto handlowe. Orientarium – najbardziej nowoczesna część łódzkiego zoo. To ogromny kompleks prezentujący zwierzęta i rośliny z Azji Południowo-Wschodniej. Największą atrakcją orientarium są słonie indyjskie i podwodny tunel. Piotrkowska. Główna ulica Łodzi, pełna sklepów, restauracji, kawiarni i artystycznej atmosfery. To najdłuższy deptak w Polsce, wzdłuż którego w przeszłości rozwijał się przemysł. Arkadia. Zabytkowy park krajobrazowy, położony niedaleko Łowicza, znany z malowniczych ogrodów, pawilonów i mostów. To idealne miejsce na rodzinną wycieczkę lub romantyczny spacer. Zespół Staromiejski Torunia. Najstarsza część miasta, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obejmuje Stare i Nowe Miasto oraz teren Zamku Krzyżackiego. Ciechocinek słynie z uzdrowiskowej tradycji, a jego główną atrakcją jest park stężniami, w którym można skorzystać z leczniczych właściwości solanki. Wzdłuż Brdy w Bydgoszczy zlokalizowane są najpopularniejsze atrakcje, takie jak zabytkowe Spichrze czy Wyspa Młyńska z młynami Rotera. Brda oferuje także rejsy tramwajami wodnymi. Myślęcinek – jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w Polsce. Ma powierzchnię 800 hektarów i położony jest zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Chełmno – miasto pełne zabytków i bogatej historii, dziś znane przede wszystkim jako miasto zakochanych, ze względu na to, że w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajdują się relikwie świętego Walentego. To już wszystkie miejsca, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.